Ostatni raz taki widok na ulicach Tarnowskich Gór, Kalet czy Świerklańca można było oglądać 80 lat temu. Przejechał tędy pluton kawalerii. Byli to uczestnicy pierwszego rajdu konnego szlakiem bojowym 3. Pułku Ułanów Śląskich. Celem organizacji rajdu jest upamiętnienie w 80. rocznicę bitwy pod Woźnikami, który stoczył 3. Pułk Ułanów Śląskich z Tarnowskich Gór. To była ich pierwsza potyczka, pierwsza bitwa po wybuchu II wojny światowej. I celem naszego rajdu jest odbycie tej samej trasy, dokładnie idziemy śladem 3. Pułku Ułanów Śląskich. Robimy to w pełni z naszej potrzeby, z potrzeby kultywowania tradycji kawaleryjskich. Uznajemy, że jesteśmy im to winni. Ochotniczy szwadron 3. Pułku Ułanów Śląskich wyruszył z Koszar przy ulicy Opolskiej w Tarnowskich Górach, gdzie pułk stacjonował przed II wojną światową. Przez Świerklaniec dotarli leśnymi duktami do Zielonej. Ułanom ochotnikom zgotowano tam owacyjne przyjęcie. Bardzo serdecznie witamy w Kaletach. Zagrała miejska orkiestra dęta, a chór Sonata śpiewał wojskowe piosenki. Następnego dnia w Zielonej odbyło się pławienie koni. W większości na oklep i nazwijmy to w niekompletnym umundurowaniu, ułani ochotnicy wjeżdżali na koniach do wody. Z początku powoli, by oswoić zwierzęta. W pewnym momencie uczestnicy rajdu ustawili się na brzegu krzyku i przypuścili szarżę w kierunku środka stawu. Wiemy, że ułani walczyli tutaj o ziemię śląską. Kalety to ziemia śląska. Zależy nam na tym, żeby podtrzymywać też historię dotyczącą właśnie Śląska. Bardzo się cieszę, że Kalety tak oficjalnie po raz pierwszy mogły gościć tutaj szwadron Ułanów Śląskich. Mamy zapowiedź Ułanów, że w przyszłym roku również zagoszczą do naszego miasta. Wielkie wyróżnienie, wielka atrakcja, wielka promocja naszego miasta, bo to pławienie koni w Zielonej naprawdę było widowiskowe. Czy to w Zielonej podczas powitania Ułanów, czy to pławienie wspomniane koni, czy wizyta Ułanów na Małym Rynku, wszędzie bardzo duża liczba mieszkańców. W centrum Kalet 4. szwadron 3. Pułku Ułanów Śląskich zastała wojna. W tym mieście odparli atak 2 czołgów i piechoty. Jednak potem, by uniknąć okrążenia, pułk wycofał się do Woźnik. Tam 2 września 1939 roku na wzgórzu Florianek doszło do bitwy. 13 ułanów i 4 oficerów pozostało tam już na zawsze. Upamiętnia ich tablica, ufundowana przez ochotniczy szwadron 3. Pułku Ułanów Śląskich. Był taki mieszkaniec naszej gminy Zielona, on to był mieszkaniec Sośnicy, o nazwisku również Sośnica, i brał udział, był ułanem śląskim, brał udział w tej bitwie właśnie pod Floriankiem. Tam zginął i jest pochowany na cmentarzu w Woźnika Śląskim. Początki ochotniczego szwadronu 3. Pułku Ułanów Śląskich były skromne, ale obecnie jest to jedno z największych stowarzyszeń kawaleryjskich w Polsce. Pomysł wziął się parę lat temu razem z panem porucznikiem Ryszardem Hess. No, jeździliśmy konno, robiliśmy papiery instruktorskie, instruktora jeździectwa. No i wtedy narodził się pomysł, żeby coś z tymi końmi więcej zrobić. A że mamy zamiłowanie do historii, do kultywowania tradycji, wojskowości, wpadliśmy na pomysł, żeby odtworzyć pułk, który istniał, który stacjonował na ziemiach polskich właśnie, na ziemi śląskiej dokładnie, w Tarnowskich Górach. Również 3. szwadron tego pułku stacjonował w Pszczynie, Ryszard jest z Pszczyny, więc taki pomysł się narodził, żebyśmy taki pułk stworzyli. No i powolutku od guziczków, po siodła, po buty, po szabelki zaczęło się to wszystko fajnie kleić. Zaczęło się to wszystko fajnie rozkręcać, coraz więcej mieliśmy chętnych. Ja zacząłem jeździć zawody skokowe na koniach w mundurze. No i za chwilę przyszedł jeden kolega, drugi kolega, pytają o co chodzi, co my robimy, jak to się dzieje, jak się można do nas dostać. No i w tej chwili stworzyło się stowarzyszenie, które ma 30 członków. Jesteśmy jednym z większych w tej chwili w Polsce stowarzyszeń kawaleryjskich, oddziałem, który 3 lata temu popisał się na 3 sekcje. Oczywiście otrzymaliśmy 3 lata temu prawo noszenia barw 3. Pułku Ułanów Śląskich i również 3 lata temu otrzymaliśmy sztandar od władz Tarnowskich Gór.